Bielany TV. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Strzeżek. Zostałem przez Państwa wybrany na radnego dzielnicy Bielany tej kadencji z okręgu numer 4, czyli okręgu obejmującego Wrzeciono i Młocin. Zostałem wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości, jednak jestem przedstawicielem Porozumienia Jarosława Gowina. Na mocy koalicji zostałem na pierwsze miejsce na liście wyznaczony. W Radzie Dzielnicy chciałbym się zająć kilkoma tematami. Przede wszystkim rzecz dla mnie najważniejsza w tej chwili. To wyszło już co prawda po wyborach, ale uznałem, rozmawiając właśnie z wami, z mieszkańcami, że tym tematem przede wszystkim jako radni musimy się zająć. Tematem obrony wolumenu. To jest temat kluczowy. To znaczy bazar na wolumenie jest przede wszystkim miejscem pracy dla tysięcy ludzi. Jest miejscem, gdzie tysiące ludzi, tysiące mieszkańców Bielan, ale także całej Warszawy może kupić tanie, dobre, świeże produkty. Tym jako radny obiecuję Państwu, że się zajmę. Zresztą myślę, że już Państwo mogli mnie widzieć na wszystkich dotąd konsultacjach społecznych. Chciałbym się także zająć młodzieżą. Jako najmłodszy radny tej kadencji chciałbym zająć się tematem Młodzieżowej Rady Dzielnicy. To bardzo ważne, żeby młodzi ludzie mogli właśnie tutaj na Bielanach. Nie muszą jechać do centrum, żeby rozwijać swoje umiejętności społeczne, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje życie publiczne. I ja jako radny będę z pewnością z tymi młodymi ludźmi, jeszcze młodszymi niż ja, współpracował. Także temat sportu. Nie ukrywam, że sport jest dla mnie ważny. Sam jako osoba młodsza grałem w piłkę. Niestety kontuzje moją karierę, tak to ujmę, przerwały. Chciałbym wesprzeć młodzieżowe drużyny Hutnika Warszawa i tu akurat będę bardzo, bardzo liczył na wsparcie ze strony klubu, na dialog. Jestem przekonany, że ten klub będzie chciał rozmawiać. Jeżeli jednak Państwo macie jeszcze inne pomysły, jak mogę Państwu pomóc, jestem jak najbardziej do dyspozycji i myślę, że podczas tysięcy rozmów, które miały miejsce w czasie kampanii wyborczej, a także setek, które już miały miejsce po kampanii wyborczej, już po wyborach, myślę, że będziemy mogli bardzo dobrze pracować na rzecz Bielan. Bardzo dziękuję i bardzo zapraszam do współpracy.